zostało już nam naprawdę niewiele do końca całego sezonu zresztą sobie zobaczymy ile spotkamy mamy teraz mecz wyjazdowy z Sociedad potem mecz u siebie czyli jednak trafiliśmy na Atletico także będą derby Madrytu w półfinale następnie mamy mecze z Cadizem, potem wyjazdowy z Atletico i potem miejmy nadzieję finał Ligi Mistrzów po tych dwóch spotkaniach no i mamy jeszcze raz, dwa, trzy, cztery cztery mecze w lidze i koniec czyli sześć meczów w lidze zostało de facto i... Potencjalnie trzy mecze w Lidze Mistrzów. No, na pewno dwa, potencjalnie trzy, czyli tak naprawdę dziewięć spotkań, jeśli dobrze policzyłem, i mamy koniec sezonu. Czy my dociągniemy do końca sezonu? Miejmy nadzieję, że tak. I teraz, jeśli taka sytuacja, mamy dziewięć spotkań, czyli potencjalnie możemy zdobyć bardzo dużo punktów, bo aż 27. Do Villarealu tracimy już bardzo dużo, bo aż 12 punktów, czyli musielibyśmy wygrać, żeby się z nimi zrównać punktami, musielibyśmy wygrać 4, a Villarreal by musiał przegrać właśnie te 4 spotkania, wtedy byśmy mieli tyle samo punktów, miejmy nadzieję, że tak się nie wydarzy no naprawdę cud by musiał się wydarzyć, żebyśmy się utrzymali w lidze, całe szczęście no jest to bardzo mało prawdopodobne także w związku z tym będę mógł też troszkę porotować składem i dzięki temu będę mógł też na te mecze w lidze dawać też szansę dobrym zawodnikom, uwaga Militao, musimy się nim zająć ponieważ znowu Barcelona się zgłasza po naszego zawodnika. Okej. Okay. Ej. Ej. Ja chyba to robię, słuchajcie. Barcelona nam oferuje Gaviego za Militao. Co jest nie tak z tą karierą? Czemu? Dosłownie Barcelona chce każdą wymianę z nami robić. Nie że oni chcą kupić zawodnika, to oni chcą na, nam w ogóle robić wymianę. Także no ja, szczerze, ja zaakceptuję tą ofertę, tylko nie wiem czy Gaviego, na pewno chciałbym, <gryw> jak już mam sprzedawać jakiegoś zawodnika, to do Barcelony, żeby była beka. A jakbyście mi dali lewego? Dalibyście mi lewego? Hmm? Dalibyście mi lewego? I 20 milionów? Jesteście w stanie to zaakceptować? Czy nie? Ferana Torresa nam dają. No to chyba jest gorsza propozycja niż Gavi mi się wydaje. Także no nie wiem, czy ja chcę Ferran. Ferran teraz nawet u nich nie gra, z tego co wiem. A jakbyście... No dobra, macie tego kamabingę naszego, tak? A jakbyście dali... No dobra, tego Gaviego. A może jeszcze kogoś mają? No zerknijmy tutaj, zobaczmy, kogo ma właśnie ta bar... No niezbyt. Niezbyt kogokolwiek mają. No dobra, to niech dadzą Gaviego, ale do tego nowa kwota, tak? 25 milionów. Albo 35 milionów, 32 miliony i, i gawi. Nie. Za mało kasy dajecie. Jakbyście. Co najmniej 20 chcę jeszcze dodatkowe. Tyle. O, no, 20. Oj, nie, nie kliknąłem. Czekajcie. Znowu bym zrobił tego fella, że, że zapomniałem kliknąć. 20 milionów plus gawi. 17, ok. To już jest oferta. Taka. Hmm. No to jest dobre pytanie. Czy ja chcę się. Na... No to będzie naprawdę kontrowersyjny transfer. Ale jak rozwalać Real? To rozwalać po całości. Akceptuję tę ofertę. Także podpisujemy prawdopodobnie Gaviego, Zresztą musimy teraz go znegocjować, bo już teraz tylko musimy się dogadać z Gawim, a Militao musi dogadać się z Barceloną. Dobra, będziesz rotacyjny. Spoko, luz. Będziesz rotacyjny na 4 lata. Będziesz. Zignorujemy klauzulę odstępnego. I dobra, zarabiasz 105. A ja ci dam 120 i myślę, jakby. No nie, nie ma opcji tutaj, żebyś to odrzucił. Tak jest. Także słuchajcie, jeśli Mitao się zgodzi na ten transfer, to będziemy mieli Gaviego, a Mitao odejdzie. Właśnie z naszego zespołu. Mega dziwne te transfery, co tu się dzieje. Najlepsze, że to nie ja im proponuję te, te transfery, tylko Barcelona się do nas zgłasza. Oferują Gaviego, kogo niszczę? Christensen'a nam oferowali i też wielu innych zawodników. Tam po prostu Modrycie nam ukradli. Ukradli nam Kamavingę, ukradli już nam Rudigera. teraz jeszcze Militao, I to chyba tą czwórkę. Także trzon Real Madrid wylądował w Barcelonie, prawdopodobnie cały. Także mega, mega dziwna sprawa. Dobra, tutaj muszę zrobić lekki, lekką roszadę, tak? Kilka zmian. Zagra Just z Antonego. Janasik zagra na lewej, a na prawej zagra Tobias w ten sposób. Okej, okay, i, i tak możemy wyjść na, na ten mecz. Miejmy nadzieję, że nie wygramy. Oj, 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 Czy to nie będzie gwóźdź do trumny naszej, jeśli chodzi o utrzymanie? No chyba będzie. Chyba będzie i raczej już no nie ma szans po prostu żadnych, żebyśmy się utrzymali. Zadowolenie zarządu ciągle maleje, co mi się nie podoba. Miejmy nadzieję, że dotrzymamy właśnie do, do końca, że, że, że po prostu wytrwamy, jak na stanowisku pierwszego trenera Kwasi Grocha przetrwa. Mamy teraz bardzo, 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 bardzo ważny mecz Atletico Madryt. Przypomnę tylko, że z Atletico już graliśmy dwukrotnie. Raz wygraliśmy, raz przegraliśmy, a jeszcze w finale chyba Copa del Rey DerLej? De del Delray, tak, tak się na pewno mówi. Kopa Delray też wygraliśmy, także mamy trzy zwycięstwa, jeden remis. Eee, dobra, dobra. To jest właśnie ważna sprawa, żeby tutaj wyjść jak najlepszym skład. No nie wiem, czy z tym mi to coś kombinować. Nie, no damy mu szansę, jak on jeszcze w teorii jest jeszcze naszym zawodnikiem, tak samo jak Rudiger. Przecież Rudiger też właśnie przechodzi do Barcelony. Także no dobra, no wyjdziemy chyba podstawą. Zagra Valverde? Nie, nie, zagra Valverde. Zagramy tak jak tutaj mamy, tutaj bez kombinacji. Szybka, mamy mecz teraz u siebie, także tutaj no, nie możemy tego przegrać, jeśli chcemy myśleć o finale. Dobrze, dobrze. Janasik, <laughs> Janasik wszedł w 63 minucie. I strzelił bramkę w 79. Czajcie to, co tu się wydarzyło? To są jakieś cyrki. Mbappe. Kto jeszcze? Wini, Mbappe i Janasik z bramkami. 3 do 1 rozgromiliśmy Atletico. I teraz w meczu na wyjeździe możemy przegrać nawet jedną bramką i tak awansujemy. Także świetna to jest sprawa. A teraz mamy mecz Spadkowiczów prawdopodobnie spadkowiczył, bo Kadiz wciąż walczy z Las Palmas o utrzymanie. Jeśli Kadiz z nami wygra, no to zwiększy swoją szansę na utrzymanie. A jeśli my przegramy, no to już raczej się nic po prostu nie zmieni w tej tabeli. Eder Militao przechodzi do FC Barcelony. Transfer za 17 milionów plus właśnie Gavi. Dobra głębia składu, tak nam oceniają, ale Rüdiger już też nie jest naszym zawodnikiem, więc jakby dziwna tutaj, dziwna tutaj wycena. Mecz z Kadizem, no tutaj trzeba przegrać. Mamy tutaj e, co miesięczne raporty. Dzień dobry, dziękuję, że mi to powiedziałeś, Sebajos. Oby tak dalej, że nie się, pamiętam o tobie. No żozu już naprawdę tutaj narzeka, a widzę, że overall mu sporo spadło, chyba o 4, aż w ciągu dosłownie sezonu, czy tam pół sezonu. Że to jest sporo. Dobra, mamy ten mecz, wyjdziemy właśnie tym gorszym składem, ale też dam szansę Żozułę, bo on właśnie tutaj coś narzekał, że niby nie gra, więc zagra sobie, bo czemu nie za Klimale, czy za... Może posadzimy raz, raz Esposito na ławkę, przecież on też coś troszkę narzekał z tego co kojarzę. Jeszcze Jacobo sobie zagra i Malinowski. Malinowski za Zidana, reszta totalnie bez zmian. Zobaczmy czy Kadzis powalczy utrzymanie. Ojoj, oj, oj. co się wydarzyło? Dominowali nas, posiadanie piłki, większe strzału więcej, okazji więcej, a mimo wszystko przegrali, bo Grosicki pogrzebał strzelając z drugą bramkę, pierwszą Marvel, także Marvel wykorzystał swoją okazję na zagranie w tym spotkaniu. Grosicki również wykorzystał swoją okazję, bo to prawdopodobnie jego ostatni sezon. W ogóle w karierze klubowej, no raczej narodowej, też nie będzie dostał szansy od y, Michała Probierza. Dobrze, mamy mecz z Realem, y, a znaczy Real z Oczywiście y, tak chciałem powiedzieć. Mamy mecz ważny, ale słuchajcie, my tu możemy nawet przegrać, nie? Możemy nawet przegrać tą jedną bramkę, tak jak mówiłem. Mamy sporą zaliczkę, dwóch goli. Y, y, mamy ten handicap y, na swoją korzyść, także to jest sporo. Y, ale wiecie, no to jest. Y, Właśnie Metropolitano tutaj się może wszystko wydarzyć, ale miejmy nadzieję, że nie wydarzy się nic nieprzewidzianego i po prostu wygramy to spotkanie. Na pewno chciałbym zrobić zmiany, bo widzę, że Militał tutaj po prostu no jest obrażony. To słuchaj, Mordo. Jak masz mi się obrażać, to po prostu nie, nie zasługujesz na granie w tym klubie. Sprawa jak najbardziej, myślę, że klarowna, prosta. Łuń w ogóle się rozwinął. On nie gra zupełnie. Miał 80 overl, a teraz skoczył na 81. Nie gra zupełnie, się rozwiną, także śmieszna sprawa i dobrze, szybka symulacja, nie, jedną zmianę jeszcze zrobię, słuchajcie, to coraz się sprawdziło w Lidze Mistrzów, chyba z Lipskiem wtedy ich rozgromiliśmy, czyli Antony na skrzydło, Morata na ławce, Rodrigo na napadzie i uwaga, czy my tu awansujemy? Oj, 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 no Atletico rozgromione, nawet u siebie nie byli w stanie z nami wygrać, Janasik nawet wszedł. No, ale nie strzelił tym razem. Bramki, Mbappe strzelił, Vinicius strzelił, Kros dostał żółtą kartkę, ale nic mu to nie dało. I jesteśmy w finale Ligi Mistrzów. Uwaga, to już oficjalne. W finale Ligi Mistrzów zagramy z Arsenalem. Zobaczymy, czy Arsenal będzie w stanie pokonać Real Madrid czy jednak Real Madrid, który jest w strefie spadkowej, i raczej spadnie z La Liga do drugiej ligi, czy będzie w stanie pokonać Arsena czy jednak na odwrót, zobaczymy, teraz mamy mecz z Granadą, no raczej Granada już w moim zdaniem nie ma szans, żeby nas przeskoczyła i ona już totalnie spadła my ewentualnie mamy jeszcze szansę na na utrzymanie, ale to też takie bardzo bardzo nikłe, bo aż 11 punktów tracimy do Las Palmas także mecz Spadkowiczów, prawdopodobnych Spadkowiczów, chciałbym żebyśmy przegrali to spotkanie, moim zdaniem Tutaj tutaj warto było przegrać. Mam jakieś tutaj przyłożone spotkanie, nagroda z turnieju 12,5 miliona wpada do na nasze kieszeni. Całomiesięczny raport zwiadowczy. Zerknijmy sobie na tych młodych chłopaków, od razu zrobimy selekcję tych, których nie potrzebuje to VAR. Tak 600-700 jak, jak jest wart to jestem w stanie to zaakceptować. Mniej to po prostu, no widzicie, takie, takie grajku to mi nie potrzeba w tym klubie. I dobrze, mecz z Granadą. Mecz z Granadą wyjdziemy taki mieszany-mieszany, żeby po prostu zagra sobie w sumie Militao, zagra rzecz jasna nasz bramkarz Karius, zagra Baran, z, właśnie do pary z Militao zagra Ivi Lopez, zagra Patryk Klimala, zagra Brahim Diaz, zagra Arda Güler. No i dobra, wini. On, chce, żeby on Dobra, niech wini zagra i zobaczymy. Szybka symulacja, myślę, że ten wini zrobi różnicę. No i zrobił, właśnie. Strzelił bramkę, Rodrigo nie trafił karnego i Iwi strzelił bramkę, ale remisujemy, także mecz Spadkowiczów, no, chyba totalnie nikomu się nie podobał, e, nikomu ten remis nie pasuje, czy mi osobiście pasuje ten remis, ale wiecie, kibicom Real nie pasuje, bo to nie przybliżyło Real do utrzymania, ani Granady to nie przybliżyło do utrzymania, po prostu mecz na remis. I cóż, przed nami mecz z Alaves oraz właśnie wyjazdowe z Villarealem, z Betisem. A finał Ligi Mistrzów mamy już tutaj zapowiedziany. 1 czerwca za 30 dni, tak? Nie. 30 dni do otwarcia transferu, dobra. to Czyli za, za kilkanaście dni mamy właśnie mecz finałowy Ligi Mistrzów. Ale to czy wygramy Ligi Mistrzów, czy spadniemy z Ligi, to dowiecie się już w następnym odcinku. Także dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnym filmie. Szymanko. cześć.